Witam wszystkich ponownie na moim kanale Loelia Oracle i zapytamy dzisiaj Tarot kart, czy będziemy razem, czy będziemy parą. Zanim odsłonię karty, to są karty Tarota, już przygotowane, oczyszczone, przetasowane. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. Bardzo proszę o więcej. Więcej lajków, więcej komentarzy, więcej subskrypcji, by mój kanał się rozwijał, bym mogła Państwa wspierać w różnych tutaj kryzysach w związku i w relacjach. Więc bardzo proszę też o tematy, jakie tematy Państwa interesują w następnych czytaniach. Jestem otwarta na różne pomysły. Proszę kciuki w górę zawsze po filmikach. Dziękuję z góry. Dobrze, pytanie jest dzisiaj do kart, czy będziemy razem? Wychodzimy z założenia, że ta relacja ma jakieś tutaj kryzysy, ewentualnie nie jesteście pewni partnera, być może są jakieś tutaj sytuacje, że podejrzewacie o coś partnera lub być może jest osoba trzecia jakaś wmieszana lub jakieś są tutaj sprawy za plecami, nie wiecie po prostu, nie jesteście pewni, jak rozwinie się Wasz związek i czy będziecie parą na długo, czy ta relacja rozwinie się stabilnie. Dlatego zadaję dzisiaj takie pytanie, czy będziecie razem. Oczywiście zakładamy, czy będziecie razem szczęśliwi, spełnieni, zadowoleni. Taka jest tutaj po prostu tendencja. Dobrze, więc zobaczmy, co ukrywa się pod tymi kartami. Mamy tutaj 8 kart. To jest takie położenie 8 kart Tarota. I teraz są tutaj, każda karta przedstawia coś innego. Zaczynamy od karty numer 1. Jak my postrzegamy partnera? Jak my postrzegamy partnera? Olala. Więc jak panie spostrzegają swojego partnera? No, jest to 7 mieczy. Jest to karta raczej, powiedzmy sobie szczerze, negatywna. Więc patrzą panie troszkę negatywnie na tego partnera. Jako na osobę, która widocznie kłamie, coś kombinuje, okrada Was tutaj z uczuć, czy ma jakieś tutaj widocznie, no nie wiem, jakieś oszustwa za plecami, kłamstewka, być może jakieś zdrady. Podejrzewają panie tego mężczyznę o coś właśnie takiego. Widzicie, on ucieka, kradnie coś, kradnie 5 mieczy, 2 zostawia, bo już nie miał czasu, widocznie ucieka i patrzy za siebie, czyli nie patrzy w przyszłość, tylko patrzy za siebie, czy ktoś tego nie widzi, czy ktoś tego nie dostrzega, że on właśnie ucieka i kradnie coś. Więc tak postrzegacie troszeczkę tego partnera, jak właśnie osobę jakąś taką niewiarygodną, która okrada Was widocznie z jakichś emocjonalnych tutaj dóbr lub no być może finansowo nawet, tak? I ucieka przed Wami i kryje się, kombinuje coś za plecami, ma jakieś tutaj no widocznie być może jakieś oszustwa. Także no jakoś powiem szczerze, tutaj karta negatywna, czyli negatywnie spostrzegacie właśnie tego swojego mężczyznę. Karta druga, jak partner spostrzega Was? Czyli partner tutaj widzi, że Wy odwróciłyście się od niego i że chcecie odejść, że mentalnie już
właściwie zostawiłyście ten związek i tą relację, że po prostu jesteście mentalnie jakoś dalekie od niego, czyli odeszłyście, zostawiłyście to wszystko, rzuciłyście ten związek mentalnie, pozostawiłyście po prostu to, zostawiłyście te sprawy, tą relację tego mężczyznę za sobą i wyruszacie w poszukiwaniu innych pomysłów, innej wiedzy, innych celi. Także, tak jak to się mówi, spakowałyście się i po prostu zostawiłyście tą relację i zostawiłyście też tego faceta, więc no, partner postrzega tak was, że żeście po prostu odeszły, zostawiły to wszystko, rzuciły i szukacie coś nowego, tak? Także tutaj być może nawet wy po prostu porzuciłyście tą relację tutaj, odwróciłyście się plecami, ponieważ tak bardzo negatywnie tutaj widzicie tego partnera, że was okłamuje, oszukuje, zdradza być może, więc wy poszłyście. Tak mi tutaj wychodzi. Oczywiście proszę sobie tutaj w zależności od płci, jak to się mówi, jakie państwo preferują, proszę sobie to wszystko odwrócić, tak żeby pasowało. Ja mówię zawsze tutaj z punktu kobiety, wiadomo, o mężczyźnie, ponieważ jest to łatwiej. Także wy się odwróciłyście plecami, tak was tutaj postrzega partner. Zobaczymy kartę numer 3. Karta numer 3, nasze oczekiwania wobec partnera. Co oczekujecie? O lala, same miecze, karty samych mieczy, także bardzo ostre karty, takiego cięcia, rozstania raptownego, też szybkie karty, czyli raptowne jakieś rozstanie było, rozłąka, kryzys, zerwanie związków. Tutaj wasze oczekiwania wobec partnera są takie, by was nie ranił już, żeby nie było już tych konfliktów w związku, rozczarowań, żeby po prostu kierować się bardziej rozumem w tym związku i przemyśleć swoje zachowania i nie ranić po prostu tak tego serca, tych uczuć, emocji, nie ranić po prostu tych pięknych jakby momentów waszych, nie burzyć, tak? Jesteście tutaj jako osoba zraniona się pokazujecie, więc nie chcecie być już tak emocjonalnie tutaj ranione i tak cierpieć, dlatego oczekujecie właśnie wobec partnera, by was tak strasznie nie ranił, żeby nie zadawał wam takiego bólu właśnie emocjonalnego w tym związku, który teraz macie po tym tutaj następnym kryzysie czy rozstaniu. Tego oczekujecie. Zobaczymy teraz, co partner oczekuje od was. To jest karta numer 4. Tu znowu miecz. Ojej, same miecze, więc bardzo, bardzo ostre cięcia. Też taka agresywna troszkę atmosfera. Raptowne jakieś rozstanie. Co oczekuje partner od was? To jest to, no na pewno oczekuje od was nowego początku. Zawsze po prostu mówi o nowym początku. Jedynka jest też nowym początkiem, to jest as, czyli to jest jedynka, karta jedynki, czyli mówi też o tym, że partner właśnie chciałby i oczekuje nowego początku, czyli nowej szansy, byście spróbowali jeszcze raz. Niemniej jednak też tutaj mogę czytać z tej karty, że jeśli zraniłyście tutaj partnera tym, że jesteście ostro, że coś ucięłyście ostro, zakończyłyście ostro, że on też nie chciałby, byście go raniły w ten sposób, że coś zawsze tak szybko odcinacie, przypuśćmy, urywacie kontakt lub nie wiem, rzucacie słuchawką lub po prostu, no, tak jak tutaj ta karta pokazuje, odwracacie się plecami, odchodzicie, odpływacie, tak? On nie chciałby, żebyście tak się zachowywały, żebyście go też nie raniły w ten sposób, że ucinacie raptownie tą relację lub przypuśćmy w jakimś tam konflikcie czy
czy nawet być może jakieś kłótni, od razu po prostu zakańczacie tą relację, urywacie, tak? Tniecie, tak jak tutaj ten miecz ostry, tniecie tą relację, kończycie, zakończacie, wychodzicie, uciekacie, żeby się tak się też nie zachowywały, ponieważ to też widocznie w pewnym stopniu go rani. I być może też karta mieczy, tak jak już mówiłam, tutaj są same miecze, to jest przerażające, ponieważ być może też takie cięcie werbalne, prawda, czyli agresja werbalna, żebyście nie raniły może partnera jakimiś takimi słowami, które szybko z siebie po prostu no, wyrzucacie i te słowa ranią go, ponieważ są ostre jakieś, nie wiem, no jakieś może obrazy, czy jakieś ostre, prawda, ostre zdania rzucacie i on też przez to naprawdę czuje się jakoś zraniony, więc oczekuje partner od Was, byście nie postępowały w taki sposób tutaj widocznie werbalno-agresywny lub raptownie kończycie po prostu tą relację, tylko byście bardziej kierowały się tutaj jakąś siłą intelektu, powiedzmy, i przemyślały najpierw, co robicie, a nie tak raptownie odcinały tą relację. To jest taka druga właśnie strona tej karty, ale na pewno też jako as tutaj mieczy, że no, partner też oczekuje właśnie nowej szansy, nowego początku, ponieważ było coś raptownie urwane, co jego też na pewno tutaj zraniło. Także no, bardzo wymowne karty, same miecze, więc musiało być bardzo ostre cięcie tutaj u Was. Dobrze, zobaczmy kartę numer 5. Co Was łączy? Wow, karta siły. Karta siły, karta nieskończoności, tutaj nieskończoność, prawda? Czyli nieustanna relacja Was łączy. Nieskończona relacja, która też opiera się na takiej sile, widzicie Państwo, damsko-męskie, uzupełnianie się damsko-męskie, tak jak yin-yang, prawda? Czyli te siły takie kobiece, miękkie, piękne, subtelne, uzupełniają się z tymi męskimi siłami, które powinny być stabilne, silne, siła, tak? I nieustannie powinniście się tak pięknie tutaj uzupełniać, wspólnie współpracować na piękny, harmoniczny, harmonijny związek. I też druga strona tej karty jest, byście ciągle walczyli, byście mieli siłę walczyć w tym związku, pomimo tych tutaj ostrych no, cięć jakichś werbalnych, widocznie ostrych słów i ranienia serca i odejścia, odwrócenia się plecami, odejścia i do jakichś ewentualnych, jakichś fałszywych postępków, byście ciągle mieli siłę, by walczyć o ten związek, walczyć o tą relację, walczyć o nieskończoność tej relacji, o piękną harmonię w tej relacji, właśnie damsko-męską, yin-yang, byście mieli tą siłę, by przetrwać te wszystkie tutaj kryzysy, które się pojawiały, tak? Pojawiły, ponieważ mówimy o teraźniejszej sytuacji niestety w związku. Także byście mieli siłę, by wszystkie te kryzysy i kłótnie i jakieś tam niesnaski w związku no przejść razem, tak? Jako tutaj te żywioły damsko-męskie i byście mieli po prostu niesamowitą animalną wręcz, tak? Czyli zwierzęcą siłę w sobie, siłę lwa, czyli byście walczyli o ten związek jak lwy, prawda? By ten związek dalej trwał i przetrwał i się udało, by się udało Wam przejść te wszystkie kryzysy. No jest to piękne, prawda? Piękne posłanie. Ponieważ związek jest na dobre i na złe i należy o tym pamiętać i walczyć dalej, próbować. Karta numer 6. Co Was dzieli? Czyli łączy Was siła, nieskończoność,
yin-yang, harmonijne, przepraszam. Nieraz brakuje mi polskiego słowa, po prostu myli mi się nieraz. Przepraszam bardzo serdecznie, ale myślę, że pomimo to rozumieją Państwo, co chcę powiedzieć, że po prostu tutaj to uzupełnianie się nieustanne, tak, nieskończone uzupełnianie się tych pięknych sił damsko-męskich. I tutaj teraz co Was dzieli? Karta kapłanki. No, być może dzieli Was w tej chwili, w tym momencie właśnie jakieś milczenie, jakaś blokada. Karta kapłanki też jest, mówi o milczeniu, ponieważ kapłanka milczy, kieruje się intuicją. Jest tutaj ta, widzą Państwo, ta czakra korony, bardzo dobrze u niej rozbudowana, też rozum, intelekt, wiedza i być może ona po prostu jest, zdobywa wiedzę, ale milczy, ponieważ po prostu no, słucha swojej intuicji, słucha swojego ducha. Też czakra serca tutaj jest podkreślona, że słucha właśnie, co mówi dusza i serce, więc jest bardzo taką osobą dobrze właśnie tutaj rozwiniętą duchowo, intuicyjnie, tak? I milczy. Jest osobą, która ma wyższe wartości. Być może nie macie teraz ze sobą kontaktu, jest taka cicha strefa, ciche wibracje pomiędzy Wami, właśnie jakieś takie milczenie, blokada i to właśnie Was dzieli, Was, no po prostu w tej chwili jest ta granica właśnie milczenia. Co Was jeszcze może dzielić, że właśnie być może jesteście tutaj, bo to jest też taka dwoistość, prawda? Dobro i zło. Być może właśnie tutaj jedna osoba dąży do tego dobrego, pięknego, stabilnego związku opartym na, tak jak i kapłanka, na jakiejś pięknej, duchowej, emocjonalnej, właśnie stabilnej tutaj relacji, a tutaj widocznie są być może jakieś tendencje tego pana, tak jak pani tutaj pierwsza karta pokazała, do jakichś zdrad, czy do jakichś takich tutaj, no, kłamstewek, jakichś takich tutaj, no, powiedzmy sobie, nieuczciwych zagrywań i dzieli Was po prostu tutaj też właśnie to podejście do związku i te cechy charakteru, prawda, ta dwoistość tych takich, podejścia do tego związku. No i z tego względu też na pewno były jakieś konflikty tutaj, że panie się obróciły i odeszły. I teraz jest właśnie to milczenie, o której mówi też ta karta. Także tak, ciche dni, tak, rozłąka, kryzys, blokady jakieś. Dobrze, zobaczmy teraz kartę numer 7. Karta numer 7 mówi o przyszłości, czyli o rozwoju związku. Jak ten związek się tutaj rozwinie. No tak, tutaj jest siódemka kij. O, nagle mamy teraz też kije, nie miecze już. Więc kije mówią tutaj o potrzebie, to jest siódemka, tak, siódemka kij, by wyznaczać granice, czyli Państwo powinni wyznaczać swoje granice, walczyć o te granice, by no po prostu się nie zranić pewnie, tak? Nie rzucić jakichś takich raniących słów, nie zachowywać się w taki raniący sposób, że właśnie jesteście Państwo tutaj jacyś zranieni bardzo. Także postawić granice, prawda? Żeby się nie ranić wzajemnie. To jest bardzo tutaj istotne. No i też chodzi o to, by każdy miał po prostu swoją własną dobrą pozycję w związku, by nie konkurować, by
nie musieć ze sobą walczyć, prawda, ciągle, ponieważ jeśli państwo ze sobą ciągle walczą o pozycję w związku, no to no właśnie wychodzą tutaj te konflikty. Także nie walcz, jeśli nie musisz, tylko po prostu postaw granice w związku, by się nie ranić, i wyznacz właśnie te granice partnerowi, by nie przeszedł tej granicy i was nie zranił, nie po prostu, jak to się mówi, nie za bardzo po prostu się tutaj cały czas jakby do was no tak zbliżał, żeby was aż zranił, prawda? Także wyznaczcie granice i żeby każdy z was miał dobrą pozycję w tym związku, by po prostu nie walczyć ciągle ze sobą o swoje właśnie tej racje, prawda? O swoje bezpieczeństwo w tym związku, ponieważ na dłuższą metę to jest na pewno bardzo męczące dla obu stron. Także taka jest tutaj rada, żeby po prostu był dobry rozwój tego związku. Należy też być może w takiej interpretacji dodatkowej jeszcze, żeby rozwój związku, by walczyć właśnie też o ten związek, tak? By walczyć o tą relację, nie ze sobą, między sobą, pomiędzy sobą, tylko żeby walczyć o przetrwanie tej relacji, o właśnie o ten związek, tak? Należy walczyć, także należy przejść transformację, wyjaśnić pewne sprawy, także walczyć o związek, ale nie ze sobą ciągle walczyć. No i ostatnia karta, numer 8, odpowiedź na pytanie, czy będziecie razem. No i oczywiście tutaj jest karta szóstki kielichów. Karta szósty kielichów jest na pewno wspomnieniem, pięknymi wspomnieniami o pięknych momentach, emocjach. Kielichy to są emocje, przeżycia, uczucia w związku. Na pewno wspominacie te piękne uczucia, emocje, co przeżyliście na początku tej relacji lub wcześniej. I tęsknicie za tym, marzycie, żeby powrócić do tego. Sześć kielichów, czyli dużo emocji, tak? Bratnie dusze, emocjonalna akceptacja, fantastyczne marzenia, fantazjowanie właśnie o pięknych momentach. No tak jak w bajce, prawda? Piękne chwile romantyczne. Też ta karta mówi być może o iluzjach, tak? Że no, łudzimy się, że będzie, że powrócą te piękne chwile. Jest to na pewno karta powrotów, pięknych chwil, pięknych emocji, pięknych przeżyć. Więc jest tutaj karta powrotu, czyli będziecie razem. Taka jest odpowiedź na nasze pytanie, czy będziemy razem. Tak, będziemy razem, chcemy wrócić, chcemy naprawić, chcemy mieć jeszcze raz te piękne przeżycia, jakie mieliśmy wcześniej. Tęsknimy za tym i wspominamy ciągle te piękne chwile, wracamy do tych pięknych chwil właśnie z wcześniejszego czasu. Emocjonalnie cały czas wracamy do tego momentu, kiedy byliśmy szczęśliwi, więc tęsknimy i chcemy, żeby jeszcze raz to wszystko wróciło, czyli będziecie razem. To jest odpowiedź tej karty. Wszystkim Państwu, oczywiście tym, którzy pragną, byście byli w pięknym, emocjonalnym związku, mówi ta karta, że tak, że emocje wrócą, że tego Państwo pragną i że to się odnowi. To wszystko się znów odnowi, ponieważ tego pragniecie i tego Państwu życzę jak najbardziej. Ponieważ czytanie jest pozytywne, tylko proszę się nie ranić i tak nie ciąć tymi mieczami, które tutaj wystąpiły, prawda? Ponieważ tutaj ranicie się bardzo i no jest też taka nieufność tutaj
partnerki, do partnera. Trzeba to wszystko wyjaśnić, tak? I wtedy i przerwać to milczenie, mieć tutaj siłę, by walczyć o to partnerstwo i walczyć tutaj o związek, ale nie ze sobą, nie po prostu walczyć tutaj między sobą, tak albo między sobą w tym związku, tylko wyjaśnić te wszystkie tutaj sprawy. Tego Państwu życzę i bardzo proszę, odwiedźcie mój kanał wkrótce. Cieszę się. Proszę również o komentarze, lajki, subskrypcje i do usłyszenia już wkrótce.